Boże, no jak ja mam w te kilka dni coś fajnego wykonać, no? Szczególnie, że wszystko już było. Wszystko już było. Przecież byłam wojowniczką, byłam cholera cyperkotem, lalką, żywym dziełem sztuki, no. Boże, myślę. Pieprzyć to, to koniec będzie po prostu. Nie no, pierwszy raz nie zdążę. Nie zdążysz. To zadanie po nie prostu zdążysz. Je zawalę. Nie zdążysz. Nie zdążysz, nie zdążysz, nie zdążysz. 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 Porażka. Witajcie kochani, tu Dorota i witam was serdecznie na moim kanale Dorota's Freaks. Tak jak dzisiaj mówię, to jeszcze do was nie mówiłam. Mam nadzieję, że mimo wszystko mnie zrozumiecie spod tych ząbków i tego pyszczka. Pomogę sobie z oddychaniem. A dzisiaj oczywiście przychodzę do was z pracą finałową. Top 5 Face Awards Polska. Temat to Wonderland After Dark i chyba nie muszę wyjaśniać, jaką postacią z Alicji z Krainy Czarów się inspirowałam, ale myślę, że w tej pracy znajdziecie dużo różnych inspiracji i ogólny klimat Krainy Czarów. A do wzięcia pod lupę konkretnie postaci Królika zainspirowało mnie dokładnie to, że mieliśmy na wykonanie pracy bardzo mało czasu. To zresztą w czołówce jest chyba dosyć czytelne. Ja nie będę już więcej w tym gadać, po prostu zapraszam was na część tutorialową. I tak kochani, zacznę od tego, co dzieje się na dekolcie. Pierwszym krokiem było odrysowanie czegoś okrągłego właśnie na dekolcie i w moim przypadku użyłam do tego bronzera California Beaming i rozmiar był akurat idealny. Następnie szkicuję ten wir, który będzie tworzył się wokół zegara. I w tym szkicu oczywiście nie ma nic szczególnie skomplikowanego, trzeba go tylko precyzyjnie wykonać tak, żeby wszystkie te fałdy były podobnych rozmiarów i w dobrym rozmieszczeniu. Następnie sięgam po pomadkę matową Suede w kolorze Ace i wykonuję nią pierwsze takie cieniowanie, które sprawi, że wszystko to zacznie nabierać trójwymiarowości. Następnie sięgam po białą farbę SFX, właściwie w tym samym celu, czyli właśnie stworzenia tego efektu trójwymiarowości, czyli tym razem dodaję światła zamiast cienia. Efekt, który tutaj powstał, oczywiście będę jeszcze pogłębiać i w pierwszej kolejności sięgam po cienie. Czarny i popielaty z palety Such a Know It All, uwielbiam te nazwy. Pudruję jeszcze całość, żeby nic mi się nie rozmazywało, a na koniec jeszcze dodaję bieli. Sięgam po fuksjową farbę SFX i mieszam ją z bielą, odrobiną czerni, żeby tak ją przyszarzyć. I nakładam ją na ramiona i całe ręce. I ten kolor staram się zlać z tym wirem. I jeszcze odrobina takiego czarnego cienia, żeby właśnie pomóc temu procesowi zlewania się. Następnie sięgam po paletkę Pro Foundation Palette w kolorze 01, czyli paletkę podkładów. I nią właśnie zaczynam malowanie zegara. Zaczynam od tarczy i tutaj mieszam kilka najjaśniejszych kolorów i kilka najciemniejszych kolorów. Tym najciemniejszym również maluję wskazówki, a do namalowania cyferek użyję już czarnej farby SFX. Byłam w szoku, szczerze mówiąc, jak precyzyjnie wyszły mi te cyfry i powiem wam szczerze, że chyba to jest zasługa nowych okularów. A białym eyelinerem namaluję jeszcze tylko kilka refleksów. Na wskazówkach głównie. Okej, i wracamy jeszcze do rzymskich cyfr, bo kilka z nich znajdzie się również w wirze. I czas zająć się twarzą. Tak, czas zrobić coś z tą twarzą. A zacznę od zakrycia brwi i założenia soczewek. Pięknych różowych soczewek.
Pomaluję jeszcze okolice ust na czarno. A po co? A po to, żeby zamaskować właśnie te okolice, kiedy założę pyszczek. Pyszczek to oczywiście prostetyk, już Wam pokazuję, jak go wykonałam, a dokładniejsze instrukcje, jak wykonać coś takiego, znajdziecie w tutorialu, który podlinkuję Wam poniżej. Podstawą takiego procesu jest oczywiście na odlewie swojej twarzy wyrzeźbienie, ja akurat z pomocą plasteliny rzeźbię właśnie ten pyszczek, z którego potem zrobię negatyw za pomocą gipsu, a następnie odleję go w masie żelatynowej. Możemy równie dobrze wykonać go w ten sposób z silikonu. Ale wyrzeźbienie jest tu chyba w tym procesie najważniejsze, bo od tego będzie zależało, jak produkt finalny będzie wyglądał. W moim projekcie zostawiłam miejsce na zęby, które następnie wykonałam z modeliny i przykleiłam za pomocą masy lateksowej. Tutaj widzicie przyklejony już prostetyk łącznie z zębami do mojej twarzy jest przyklejony za pomocą oczywiście specjalnego kleju do skóry, więc nie próbujcie kropelką. I tutaj oczywiście zaczyna się cała zabawa w modelowanie, bo to nie wystarczy trójwymiarowy prostetyk właśnie sobie wykonać i przykleić na twarz, trzeba go jeszcze dobrze pomalować i wymodelować. Używam oczywiście tych samych kolorów, które używałam na dekolcie, żeby wszystko dobrze się ze sobą zgrywało. Dbam oczywiście o wszystkie szczegóły, żeby faktycznie nie był to tylko kawał żelatyny przyklejony do mojej twarzy, ale żeby zaczęło to żyć. I nawet na wąsiki znajdzie się miejsce. Zęby również troszeczkę podmalowałam, były za zdrowe, przyciemniłam je lekko u nasady ciemnym podkładem. A nosek u króliczka musi się błyszczeć, więc powędrowała na niego pomadka Glitter Ghost w kolorze Reflektor. I pierwszy krok to biała baza pod cienie do powiek. Nakładam ją palcem i dobrze wklepuję. A następnie sięgam po róże i czerwienie z paletki Ultimate Brights Luminex, czyli kolor 04. I modeluję oko w ten sposób, żeby uzyskać efekt spotlight, czyli zostawiam na środku takie jaśniejsze miejsce, które następnie pokrywam brokatem z paletki Glitter Goes i jest to numerek 5, czyli piękne, czyste srebro. Jeszcze tylko detale białym, płynnym eyelinerem, którym maluję nawet rzęsy. I już Wam pokazuję, jak wykonałam perukę, a raczej czepiec, czyli po prostu włosy mojego królika i również jego uszy. Zaczęłam również od rzeźbienia, tym razem na główce perukarskiej, bo ona mi się do tych rzeczy na głowę sprawdza najlepiej. Uszy, jak widzicie, są wykonane z drutu i umieszczone na opasce, którą następnie umieściłam właśnie w tej mojej plastelinie. Usuwanie tej całej plasteliny będzie potem trochę skomplikowane, ale uwierzcie mi, warto. Stelaż uszu najpierw oklejam taśmą klejącą, następnie wszystko, uszy i wyrzeźbione włosy pokrywam lateksem, warstwą podartych chusteczek higienicznych, a następnie jeszcze brzegi uszu jakby wzmacniam i pogrubiam watą. Na samą głowę natomiast powędruje kilka dobrych warstw chusteczek oraz kilka do kilkunastu nawet warstw lateksu. To musi być naprawdę gruba i taka konkretna konstrukcja, żeby przede wszystkim nie zniekształciła nam się za bardzo potem przy zdejmowaniu. Dałam temu wyschnąć mniej więcej dobę, następnie przypudrowałam wszystko i bardzo powoli i delikatnie zdjęłam. A tutaj jeszcze pokażę Wam, jak wykonałam grzybki. Nóżki wykonałam z drutu, który pokryłam klejem na gorąco. I również tym klejem wykonałam taką podstawę, na której one stoją i którą potem przyklejam do skóry. A kapelusze wykonałam z modeliny, oczywiście wypalonej w piekarniku. Dwa z tych grzybków przewlekłam jeszcze przez tą konstrukcję na głowę, którą to konstrukcję następnie pomalowałam. A do jej pomalowania użyłam również wyłącznie kosmetyków z paczek NYX. I tak prezentuje się gotowy czepiec, z którego jestem naprawdę dumna.
Założenie go na głowę to już był naprawdę pikuś. Musiałam jedynie odrobinę podkleić brzegi klejem i troszeczkę zamaskować brzegi. No i już tylko przyklejenie grzybków na ramiona i wszystko jest gotowe. I powiem Wam, że mimo tego, że czas na wykonanie tego plus jeszcze moje inne zajęcia, które dały mi tylko dosłownie 3 dni na zrobienie tego, to było jakieś szaleństwo, ale miałam przy tym taki fun i taką radość stworzenia, że wszystkim Wam życzę takich procesów twórczych. Z mojej strony to dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, trzymajcie kciuki i do zobaczenia. Buźka!